Witam Państwa, Kamila Żuba-Salwiak. Zapraszam na informacje prosto z ustki. Projekt budżetu miasta na rok 2021 jest już gotowy. Zgodnie z przepisami został złożony w Biurze Rady Miasta i wysłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. W grudniu samorząd zaprosi mieszkańców na prezentację najważniejszych założeń projektu. Budżet miasta na 2021 rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową. Przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce. Dochody usteckiego budżetu na rok 2021 zaplanowano na ponad 119 milionów złotych, a wydatki w wysokości 125 milionów złotych. Planowany deficyt wynosi nieco ponad 6 milionów. Jest to, tak jak i w poprzednich latach, budżet inwestycyjny. Zamierzamy dokończyć największą trwającą inwestycję, czyli budowę węzła transportowego, obejmującą powstanie nowego dworca autobusowego w Ustce, przebudowę budynku dworca PKP oraz budowę dróg i parkingów, całej infrastruktury towarzyszącej. W założeniu budżetu jest także budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Sportowej oraz dalsza rewaloryzacja starej osady rybackiej. W nowym roku samorząd chce także modernizować ulice Zieloną, Rybacką, Polną, Pogodną i Portową. Z udziałem mieszkańców będzie również kontynuowany program Zielona Ustka i budżet obywatelski. Więcej szczegółów o tym, na co miasto wydaje pieniądze i skąd pochodzą środki w miejskiej kasie, ustrzanie mogą przeczytać na specjalnie przygotowanej stronie ustka.budżety.jst.pl. Każdy mieszkaniec może tam także wyliczyć, w jakich wysokościach i na jakie obszary wydawane są pieniądze pochodzące z jego podatków. Mogą Państwo sprawdzić na podstawie kalkulatora, jaka część Państwa podatków trafia do budżetu miasta i na jakie poszczególne zadania ten podatek jest wydawany. Przypomnijmy, że dla wszystkich ustrzan, którzy w deklaracji PIT wskazują miejsce zamieszkania Ustka, przygotowywana jest ustecka karta mieszkańca, system rabatów i ulg w dostępie do towarów i usług. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2021 rok dla mieszkańców planowana jest w grudniu. Spotkanie odbędzie się w formie online. Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Portowej w Ustce. Jest to część zadania związanego z budową transportowego węzła integracyjnego. Trwa już budowa ciągów komunikacyjnych realizowanych w ramach budowy węzła transportowego. W związku z tym w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicy Portowej. Droga zostanie przebudowana na odcinku od dworca autobusowego do bulwaru. W ramach modernizacji powstaną m.in. jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, parking. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa i ciepłownicza oraz wybudowana kanalizacja deszczowa, teletechniczna i oświetlenie. W pierwszej kolejności rozebrany został dawny płot stoczni. Prawdopodobnie już w nowym roku troszkę ograniczona będzie działalność pętli autobusowej, ale o tym wszystkim będziemy Państwa informować. Wykonawca zgodnie z umową ma zakończyć te prace do czerwca 2021 roku. No co tam powstanie? Powstaną przede wszystkim parkingi, których jak wiemy brakuje nam, więc staramy się to dalej rozwijać, naprawiać. Powstaną też drogi piesze i rowerowe. Ulica Portowa po remoncie nie tylko odzyska blask, ale jak twierdzą miejscy urzędnicy, będzie kolejną wizytówką Ustki. Portowa wpisuje się bowiem w ciąg związany z największą inwestycją w Ustce w ostatnich latach, czyli w budowę węzła transportowego. W jej ramach zostaje odrestaurowany dworzec PKP i wybudowany zostanie nowy dworzec autobusowy. Kapituła honorowych nagród pod przewodnictwem Jacka Traczyka dokonała już wyboru osób, które zostaną wyróżnione honorową nagrodą pod patronatem burmistrza. Nazwiska ambasadora miasta Ustka i Ustczanina roku poznamy najprawdopodobniej w grudniu. Zgłoszenia przyjmowane były od 21 września do 15 października. W tym okresie wpłynęły propozycje 4 kandydatów na ambasadora i 6 propozycji kandydatów na ustczanina. Nagroda ambasadora Ustki przyznawana jest od 1998 roku, natomiast tytuł ustczanina roku zostanie przyznany po raz drugi. Prestiżowe wyróżnienia były do tej pory wręczane w Dniu Mieszkańca. W tym roku z uwagi na pandemię procedurę przeprowadzono inaczej. Kapituła honorowych nagród, w której znajdują się osoby reprezentujące różne usteckie środowiska, kulturę, seniorów, sport,
przedsiębiorców, przewodniczy tej kapitule pan Jacek Traczyk, dokonała już wyboru spośród osób nominowanych, ale do czasu wręczenia jest to tajemnicą. Uroczystość wręczenia oczywiście w tych warunkach, jakie w tej chwili mamy przy obostrzeniach sanitarnych, planujemy na grudzień. Tytuł Ustrzanina Roku ma służyć wyróżnieniu ludzi działających lokalnie, podejmujących inicjatywy wpływające na życie miasta Ustka i aktywność mieszkańców. Natomiast tytuł Ambasadora Ustki może otrzymać osoba, instytucja lub organizacja, która popularyzuje Ustkę w kraju lub za granicą. Ambasadorem roku 2018 został Mirosław Wawrowski, a Ustrzaninem roku 2018 Radosław Schroeder. Kapituła honorowych nagród powoływana jest zarządzeniem burmistrza. Z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń w Ustce odbędzie się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. Swoje produkty wystawią rękodzielnicy oraz producenci tradycyjnej żywności. Impreza od lat cieszy się ogromną popularnością. Ustrzanie na tradycyjnym kiermaszu świątecznym spotkają się już po raz siódmy. Impreza, podobnie jak w roku poprzednim, odbędzie się na placu Dąbrowskiego. W tym roku kiermasz zorganizowany zostanie w trzech terminach. Pierwsza edycja będzie miała miejsce w dniach od 4 do 6 grudnia, druga w terminie od 11 do 13 grudnia, a ostatnia zaplanowana jest tuż przed świętami od 20 do 22 grudnia. Będzie sporo rękodzielników, więc będzie można kupić prezenty i dekoracje świąteczne. Będą grzańce. Bardzo nam zależało na tym, żeby ten ostatni kiermasz polegał na tym, że każdy może sobie kupić coś do domu na święta. Czyli będzie garmażerka, będzie chleb opiekany ze starego pieca, będą sery, będą przetwory, kiszonki, ciasta. Łącznie w trzy weekendy swoje kramy i wyroby zaprezentuje 19 wystawców. W tym roku nie będzie jednak imprez towarzyszących, bowiem tegoroczny kiermasz będzie zdecydowanie inny niż poprzednie. Wszystko bowiem odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń. Organizatorzy, czyli Ustecka Herbaciarnia oraz Urząd Miasta, podkreślają, że przede wszystkim chodzi o świąteczną atmosferę, której w Ustce nigdy nie brakowało. I tym świątecznym akcentem kończymy magazyn ustecki. Dziękuję Państwu za to spotkanie i do zobaczenia.